Któż z nas nie lubi zgarniać darmowych gier? Co jakiś czas różne strony rozdają darmowe klucze, Steam pozwala dodać różnorodne tytuły do swoich bibliotek, choć nie oszukujmy się, często są to po prostu gry przeciętne lub indyki. Nawet jeśli dobre, to nie są to topowe, mainstreamowe marki. Ale hej, raz na jakiś czas, przerzucając kolejne strony, trafimy na ogromny napis For free, a obok znajduje się naprawdę duża gra z dobrymi ocenami. Skąd bierze się taka praktyka? No i przede wszystkim, co chcą osiągnąć producenci takimi ruchami? Dziś zatem spróbujemy wskazać kilka powodów, oto czemu rozdaje się dobre gry za darmo. Steam króluje, nie ma co podważać tego faktu. Nie zmienia to jednak tego, że inni producenci posiadają swoje platformy agregujące gry. EA ze swoim Originem, Uplay od Ubisoftu czy polski GOG. I to przykład tego ostatniego obrazuje nam pewien mechanizm. Jak spopularyzować mniej rozchwytywaną usługę? Spraw, by ktoś musiał po nią sięgnąć, by zdobyć realny profit. Taką sytuacją było niedawne głosowanie zorganizowane z okazji 10-lecia GOGa. Społeczność mogła wybrać, jaki tytuł będzie rozdawany za darmo. Shadow Warrior 2 zwyciężyło Superhot i Firewatch, co poskutkowało 48 godzinami na przypisanie do swojego konta przygód samuraju ninja. Zatem w naszej bibliotece pojawia się gra warta normalnie $42 lub 143 zł na Steamie. Po prostu profit. Dodatkowo z tej samej okazji pojawiło się całkiem sporo gier na promocjach do nawet 80%. Jest to świetny ruch, bo nie dość, że poskutkuje to wieloma nowymi użytkownikami, to przygotuje podwaliny pod nadchodzącą Wiedźmińską Wojnę Krwi, której cała infrastruktura łącznie z dystrybucją kart do gwinta odbywać będzie się tylko i wyłącznie za pośrednictwem właśnie GOGa. Co do usług jeszcze, obie wiodące konsole posiadają abonament sieciowy, w ramach którego otrzymamy co miesiąc kilka mniej lub bardziej imponujących gier. Xboxowe Games with Gold czy PlayStation Plus od Sony. Są jednak abonamenty zewnętrzne, takie jak relatywnie młode Twitch Prime, które nie tylko oferuje pomniejsze benefity pokroju strojów do choćby Assassin's Creed, ale i potrafi miło zaskoczyć pakietem gier. Niebawem doczekamy się trzeciej odsłony serii Darksiders, a tu Twitch prezentuje nam, nawet jeśli zdecydujemy się tylko na wersję Trial, Darksiders w edycji Warmaster. No i Sanitarium, Somę czy System Shock. Skoro nawet wersja próbna nam to umożliwi, czemu nie sprawdzić, prawda? Równie często co budowanie społeczności w obrębie danej platformy, przychodzi taki moment, gdy do gry planowane są dodatki. Gdy od premiery danego tytułu minęło sporo czasu, zaś sprzedaż nie okazała się tak duża jak przewidywano, lub po prostu drastycznie. A na horyzoncie szykuje się już rozszerzenie, niezłym pomysłem wydaje się rozdawnictwo, nawet ograniczone czasowo. Tak właśnie zdarzyło się w przypadku Ubisoftowego For Honor, które do sklepów trafiło zaledwie rok temu. Ta trzecioosobowa, brutalna produkcja skupiająca się na sieciowych starciach rycerzy, samurajów czy wikingów w tym roku podczas E3 doczekała się zapowiedzi płatnego dodatku wprowadzającego frakcję chińskich wojowników. Jednocześnie Ubisoft postanowił przez ograniczony czas rozdawać podstawkę zupełnie za darmo. Przewidziana przez producenta cena dodatku to 119 zł. To mniej niż standardowa edycja, ale więcej niż starter, który otrzymali niektórzy. Podobnie sytuacja miała się w przypadku Hitmana, który jak wiadomo przyjął strategię wydawniczą polegającą na udostępnianiu kolejnych epizodów z wyzwaniami dla agenta 47. Misja startowa, będąca swego rodzaju samouczkiem, została udostępniona za darmo, zaś niektóre etapy, takie jak Sapienza, czasowo można było dodać do swojej biblioteki. Jeśli chodzi o trialowe czy tymczasowe dostępne wersje gry, dobrym przykładem jest XCOM 2, który niedawno można było ogrywać w pełni przez 48 godzin. Innymi słowy, chcieliśmy ukończyć tytuł, spędziliśmy kilka godzin, spore szanse, że po tych dwóch dniach i tak ją kupimy, skoro przewidywana jest jeszcze spora zniżka. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Ubisoftu, bo podobnie zachowali się oni w przypadku próby powiększenia społeczności gry MMO.
Jasne, była to do pewnego stopnia część prezentów rozdawanych z powodu 30-lecia firmy. Klasyczne Prince of Persia Piaski Czasu, pierwszy Splinter Cell czy Rayman Origins to przyjemne podarunki, ale w tym pakiecie znalazło się również pierwsze The Crew. Sieciowe wyścigi na otwartej mapie, nastawienie na arcade'ową zabawę, która spodobać powinna się fanom Need for Speed czy serii Burnout, choć The Crew nie spotkało się z najlepszym odbiorem, co przełożyło się na nie najlepszą sprzedaż, a w efekcie nie za duże grono aktywnych graczy. W recenzjach podkreślano to, że choć AI przeciwników jest satysfakcjonujące i sprawia, że mamy wrażenie, iż gramy w dobry tytuł, to już znalezienie odpowiedniej liczby żywych przeciwników bywa wyjątkowo problematyczne. Miesiąc przed wersją darmową dla PC-ciarzy posiadacze Games with Gold również otrzymali te wyścigi. I bum, mamy większą społeczność. Całość zbiegła się w czasie z niezbyt odległą premierą sporego dodatku, jakim jest Calling All Units, skupiające się na zmaganiach policji z przewozicielami cennych ładunków. Razem z tym wydano nową edycję gry, zawierającą wszystkie rozszerzenia. Tak jak przed chwilą wspomniałem o prezentach z okazji rocznic, tak czasem zdarza się, że deweloper przekaże w nasze ręce grę w ramach przeprosin, rekompensaty. Właśnie to miało miejsce nie tak dawno, gdy Hyper Realms natrafiło lub raczej przypadkowo przyczyniło się do usunięcia ich gry Evolvation ze Steamowych bibliotek sporej liczby nabywców. Jak do tego doszło? Wszystko zaczęło się od kontrolowanego wycieku przeszło 10 tysięcy kluczy. Twórca chciał zbudować bazę graczy, lecz zaczęto je rozprowadzać poza oficjalnym obiegiem, po prostu po normalnej cenie. Deweloper postanowił zatem spróbować opcji banowania kluczy, ale rykoszetem oberwali ci, którzy aktywowali legalną wersję. Po wielu problemach w kontaktowaniu się z Valve, które konsekwentnie oddalało prośbę o przywrócenie tej kosmicznej liczby kluczy, twórca postanowił uczynić grę całkowicie darmową. No, ale jak to się skończyło? Szum medialny, kolejne newsy na dużych portalach i partyzancki marketing szeptany doprowadziły do tego, że w ciągu jednej nocy z czterech aktywnych jednocześnie graczy Evolvation odpaliło ponad 170 tysięcy. Zainteresowani praktycznie zapchali serwery. Autor przyznał, że nie spodziewał się aż takiego odzewu na jego próby odkręcenia sytuacji. Brak mikrotransakcji w grze również nie pomógł w zarobkach, więc czy to happy end? Ciężko ocenić. No i tak w kwestii podsumowania, choć bez zbędnej demonizacji firmy. Często klasyczne rozdawnictwo niesie za sobą dodatkowe cele. Nie jest to po prostu chęć sprezentowania graczom swoich okupionych godzinami pracy produktów. Czy to promocja platformy, czy taktyczny ruch mający sprawić, że zainteresujemy się nadchodzącym dodatkiem, to tylko kilka z praktyk. Na szczęście jednak często jest to sytuacja win-win. Deweloper osiąga zamierzony cel, a gracze... no, oni dostają gry za darmożkę. Win-win pełną gębą.